25 maja, poniedziałek, to pierwszy dzień od dawna, kiedy te puste korytarze szkolne choć trochę się ożywią. Od dzisiaj uczniowie klas 1-3 będą mogli chodzić do szkoły. Nie będą to jednak zwykłe lekcje. Po pierwsze z tego powodu, że wszystkie środki bezpieczeństwa związane z epidemią mocno ograniczają działanie szkoły. Po drugie, dlatego że będą to zajęcia bardziej opiekuńczo-wychowawcze niż dydaktyczne. Po trzecie, na 3041 uczniów klas 1-3 w całym Opolu zgłoszonych do udziału zostało tylko 377 osób. Szkoły przygotowane są również do konsultacji dla ósmoklasistów, przed którymi egzaminy. Egzaminy zaczną się 16 czerwca. Nie jest to łatwy czas ani dla uczniów, ani dla nauczycieli, ale nic nie możemy na to poradzić. Musimy ten czas po prostu przetrwać w nadziei, że od września zaczną się normalne zajęcia lekcyjne, no i normalne życie, czego nam wszystkim życzę.